Jest to jeden z cykli turniejów, bo promocja hokeja na trawie jako dyscypliny olimpijskie odbywa się w 5 miastach. Rozpoczęliśmy my w Tarnowskich Górach, potem Łubianka, Skierniewice, Gniezno i zakończenie będzie we wrześniu w Rypinie. Więc ta fundacja rozpoczęła współpracę w zeszłym roku z Pomorzaninem Toruń i Łubianką, a w tym roku za sprawą pana Andrzeja Makowskiego zostało to rozszerzone o kilka dodatkowych miast, czyli między innymi o Tarnowskie Góry, a to przy okazji jest region śląski, gdzie dalej region śląski to i dolnośląski i chcemy to też za sprawą tej fundacji jak najbardziej promować hokej na trawie. Dostaliśmy zaproszenie z Tarnowskich Gór do wzięcia udziału w turnieju wczoraj, dzisiaj, jutro, organizowany przez 8 Tarnowskie Góry. Kapitalne wydarzenie. Chcemy, aby nasze drużyny jeździły, żeby rywalizowały z rówieśnikami z różnych miejscowości w Polsce. Oczywiście promocja hokeja, ale przede wszystkim dobra zabawa, wakacje. Znowu dziewczyny mogą spędzić czas troszeczkę poza domem. Także spędziliśmy dzisiaj fantastyczne dzień. Drugie miejsce powalczyliśmy, rywalizacja z drużynami i z Miasteczka Śląskiego, i z Cieszyna. Także fajne, super wydarzenie sportowe. Przede wszystkim możemy porównać swój poziom sportowy, zobaczyć gdzie jesteśmy, zobaczyć jak wygląda nasze szkolenie na tle innych drużyn w Polsce. Także myślę przede wszystkim dla trenerów i dla zawodników pokazuje, że te nasze szkolenie idzie w dobrym kierunku. W tych młodszych kategoriach wiekowych to przeważamy i dominujemy. Mamy duży potencjał dzieci, chłopców, dziewczyn. Gorzej się już po tym dzieje po 16 roku życia, gdzie dzieci młodzież już szuka sobie jakiejś szkoły, zmienia miejsce zamieszkania. Hokej staje się może bardzo wymagającą dyscypliną, brakuje chęci czy czasu. Trochę duży wpływ na to miała i pandemia, że dużo ludzi przestało grać, ale myślę, że w kilka lat potrzebujemy i wrócimy na odpowiedni system szkoleniowy i na odpowiednią pozycję hokeja na trawie.